Szanowni Państwo, otwieram 91. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Szanowni Państwo, bardzo proszę teraz wszystkich o powstanie. Dlatego, że nie tak dawno odszedł od nas wybitny samorządowiec, wieloletni marszałek województwa warmińsko-mazurskiego i wicemarszałek, poseł na Sejm, pan Miron Sycz. I w związku z tym chciałbym, abyśmy uczcili pamięć pana Mirona Sycza minutą ciszy. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich na dzisiejszej sesji. Wydawało się, że to będzie ostatnia sesja, ale chyba jeszcze jednak nie. Proszę Państwa, witam tak Was dużo, że może ogólnie przywitam wszystkich, czyli witam pracowników starostwa, witam służby mundurowe, witam pana starostę wraz z zarządem, witam wszystkich radnych, wszystkich pracowników starostwa, naczelników, dyrektorów szkół, którzy tutaj przybyli do nas, pana skarbnika, panią sekretarz, panią mecenas, wszystkich, którzy są tutaj obecni. Witam również na dzisiejszej sesji mieszkańców naszego powiatu, wszystkich, którzy nas oglądają dzięki telewizji Bartsat, i myślę, że możemy już rozpocząć procedowanie dzisiejszej sesji i dlatego na początek chciałbym sprawdzić prawomocność dzisiejszej sesji, a mianowicie proszę o kliknięcie zakładki kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji są wszyscy radni obecni, 17 radnych. No, co jest oczywiste, Rada może podejmować w związku z tym wszelkiego rodzaju uchwały. Punkt kolejny to ustalenie porządku obrad. Wszyscy Państwo otrzymaliście porządek obrad w ustawowym terminie. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Wobec tego ja przeczytam ten porządek obrad i spróbujemy go przegłosować. Otóż punkt pierwszy, otwarcie obrad 91. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Już 91, strasznie dużo. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad z 90. sesji Rady Powiatu. Punkt piąty, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt szósty, przedstawienie sprawozdań z realizacji wybranych zagadnień z zakresu pomocy społecznej. I tutaj a, sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2023. Punkt B, sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2023 oraz przedstawienie zestawienia potrzeb w zakresie pieczy zastępczej. Punkt 7, informacja o stanie bezrobocia oraz działań Powiatowego Urzędu Pracy w 2023 roku. Punkt 8, sprawozdania Komisji Rady Powiatu Bartoszyckiego roczne i kadencyjne.
Punkt 9. Podjęcie uchwał w sprawach. I tak. Punkt A. Zmiany w budżecie powiatu na rok 2024. Punkt B. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2024-37. Punkt C. Zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie. Punkt D. Określenia wysokości opłat na dzień pobytu całodobowego ze świadczenia usług wsparcia krótkoterminowego w Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie. Punkt E. Pozbawienie odcinka drogi powiatowej numer 1559N Bartoszyce-Perkujki Osieka Galiny. Punkt F. Pozbawienie drogi kategorii drogi powiatowej. Punkt 10. Sprawy różne. Punkt 11. Uroczyste zakończenie 6. kadencji Rady Powiatu Bartoszewskiego, pożegnanie radnych oraz wystąpienie starosty i zaproszonych gości. I punkt 12. Zamknięcie obrad 91. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Tak wygląda porządek dzisiejszych obrad, który poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze pan Kurach i pan Olejnik. I pan Mirosław jeszcze. Tak, nie, jeszcze nie. Jest. Dziękuję bardzo. Udało się. Stwierdzam, że jednogłośnie Rada przyjęła ten porządek obrad. Wobec tego realizujemy go w dalszym ciągu. Punkt 4. Przyjęcie protokołu obrad 90. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Jeśli nie zobaczę żadnych uwag, to stwierdzę, że Rada Powiatu przyjęła ten protokół. Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła protokół obrad z 90. sesji Rady Powiatu. Punkt 5. Informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. I poproszę pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o przedstawienie tej informacji. Proszę, panie starosta. Raz jest, tylko się Piotr ruszył, wszystko się naprawiło. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wysoka Rado, szanowni państwo. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 90. a 91. sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 22 marca a 19 kwietnia 2024 roku. W powyższym okresie zarząd obradował na dwóch posiedzeniach. To jest w dniach 28 marca i 12 kwietnia 2024 roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 222 łamane na 634 łamane na 2024 z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024. I zmiany w budżecie wynikają z otrzymanych dotacji. Uchwała nr 222 łamane na 635 łamane na 2024 z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2024-2037. Uchwała nr 222 łamane na 636 łamane na 2024 z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie wyrażania zgody na najem powierzchni. I tutaj Zarząd Powiatu Bartoszewskiego wyraził zgodę na wynajem powierzchni ścian w oddziałach szpitalnych budynku Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach z przeznaczeniem na instalację i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej do odpłatnego odbioru programów telewizji publicznej. I czas trwania tego najmu
To są daty od 8 maja 2024 roku do dnia 7 maja 2029 roku. Uchwała nr 222 łamane na 637 łamane na 2024 z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach. I tutaj w porównaniu do poprzednio obowiązującego regulaminu utworzono po prostu nowe stanowisko pracy instruktora do spraw kulturalno-oświatowych. Uchwała nr 222 łamane na 638 łamane na 2024 z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pełniącemu obowiązki komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. I tutaj udzielono upoważnienia młodszemu brygadierowi Krystianowi Masalskiemu do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach w granicach zwykłego zarządu. Upoważnienie zostało udzielone na okres od 14 marca 2024 roku do czasu powołania komendanta powiatowego, jednak nie dłużej niż do dnia 14 maja 2024 roku. Uchwała nr 222 łamane na 639 łamane na 2024 z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zadań publicznych powiatu bartoszyckiego w 2024 roku. Został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację właśnie zadań publicznych powiatu bartoszyckiego w 2024 roku i rozdysponowano całą kwotę przeznaczoną na ten cel na działania w zakresie ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego 30 tysięcy złotych, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość 4 tysiące złotych, ochrona i promocja zdrowia 5 tysięcy złotych, polityka prorodzinna 2 tysiące złotych. Uchwała nr 222 łamane na 640 łamane na 2024 z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bartoszycach. I z Wydziału Organizacyjnego wyodrębniono Biuro Rady. W regulaminie zmieniono również nazwę Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych na Pion Ochrony. Uchwała nr 223 łamane na 641 łamane na 2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Szkoła Pierwszego Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym imienia Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach. I tutaj akceptuje się propozycję dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach uruchomienia z dniem 1 września 2024 roku w branżowej szkole pierwszego stopnia wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego kształcenia w nowych zawodach. To jest sprzedawca, sprzedawca i piekarz. Uchwała nr 223 łamane na 642 łamane na 2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu bartoszyckiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. I tutaj właśnie w związku z nierozstrzygnięciem pierwszego konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej został ogłoszony drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku. I kwota przeznaczona na to zadanie to kwota 6 tysięcy złotych. A oferty można składać do dnia 10 maja 2024 roku do godziny 15. Tradycyjnie w okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swych posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Tyle sprawozdania. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Tym razem jest to przedstawienie sprawozdań z realizacji wybranych zagadnień z zakresu pomocy społecznej. To są dwa sprawozdania. Jedno sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2023. Drugie sprawozdanie to jest sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2023 oraz przedstawienie zestawienia potrzeb w zakresie pieczy zastępczej. Sprawozdania są oczywiście wszystkim radnym znane. Czy jakieś uwagi do sprawozdań? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do
kolejnego punktu. Jest to informacja o stanie bezrobocia na dzień oraz działań Powiatowego Urzędu Pracy w 2023 roku. Również to sprawozdanie jest wszystkim znane. Czy są jakieś uwagi do tego sprawozdania? Nie widzę. Wobec tego punkt 8, sprawozdanie Komisji Rady Powiatu Bartoszyckiego roczne i kadencyjne. Czy ktoś chciałby te sprawozdania przedstawić? Nie widzę na razie. Takie krótkie sprawozdanie z rocznej kadencji ja przedstawię na samym końcu, kiedy będę miał swoje wystąpienie. Przechodzimy do podjęcia uchwał w sprawach. Dzisiaj odbyły się komisje. Wobec tego bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowej Spraw Powiatu, pana Wiesława Kuracha o wygłoszenie opinii na temat uchwał, które dzisiaj będą procedowane. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym omówiła wszystkie materiały, jak również sprawozdania i projekty uchwał, które są dzisiaj procedowane. Wszyscy radni jednogłośnie zaopiniowali projekty uchwał pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wobec tego przechodzimy do podjęcia uchwał w sprawach. Pierwsza uchwała dotyczy zmian w budżecie powiatu. Ja przeczytam tylko tytuł tej uchwały. To jest uchwała numer 91/436/2024. Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024. Tutaj następuje podstawa prawna odpowiednia i Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. I tutaj już pozwólcie Państwo, że nie będę czytał, chyba że ktoś miałby takie życzenie, bo uchwała jest dość długa. Czy są uwagi do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego pozwólcie Państwo, że przejdę do głosowania i zapytam, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze jeden głos. Już. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 91/437/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowo-finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2024-37. I tutaj też następuje podstawa prawna i Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. I oczywiście uchwała też jest wszystkim znana. Tak jak zawsze, ta uchwała jest konsekwencją tej uchwały, którą podjęliśmy przed chwilą. Wobec tego myślę, że możemy przejść do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę do realizacji. Kolejna uchwała to jest uchwała numer 91/438/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian statutu Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie. Jest odpowiednia podstawa prawna i Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Ja krótko przeczytam tę uchwałę. Tu w paragraf pierwszy w załączniku nr 1 do uchwały nr
16/84/2015 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 20 listopada 2015 roku stanowiącym statut Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie. W paragrafie 3 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu 4. Dom świadczy usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego. Punkt 2. Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie widzę uwag do uchwały, wobec tego proszę o przegłosowanie, czyli kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciwny, a kto się wstrzymał od głosu. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. Uchwała nr 91/439/2024 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za dzień pobytu całodobowego za świadczenia usług wsparcia krótkoterminowego w Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie. Zwróćcie Państwo uwagę, że to jest konsekwencja tego, co zrobiliśmy przed chwilą, prawda? Czyli na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje, że paragraf pierwszy ustala się opłatę za świadczenia usług wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego w Domu Pomocy Społecznej na wysokości 182 zł za dzień. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Czekamy na, no już tylko na jeden głos czekamy. Jest wszystko w porządku. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przegłosowała tę uchwałę jednogłośnie. Kolejna uchwała to jest uchwała nr 440 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 1559N Bartoszyce-Perkuj-Giosiek-Galiny kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania. Jest podstawa prawna i Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Tutaj też może nie będę czytał. Chodzi o to, że ta droga nie spełnia warunków drogi powiatowej, wobec tego pozbawiona zostaje właśnie tej kategorii. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu i uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 roku. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła tę uchwałę do realizacji. Jednogłośnie. Uchwała nr 15/265/24/6 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nie, przepraszam, widzicie Państwo jednak.
jakaś pomyłka nastąpiła. To jest, ja zacząłem czytać uchwałę, której konsekwencją była ta uchwała, którą podjęliśmy. Teraz będzie już właściwa. Uchwała numer 91/441/2024 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej. I to jest podobna uchwała. Tutaj chodzi o ulicę Sikorskiego i ulicę Krasickiego w Górowie i Ławeckim. I wobec tego możemy chyba przejść do głosowania, tak? Wobec tego, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? I tym sposobem, proszę Państwa, oczywiście uchwała została przyjęta jednogłośnie. Tym sposobem przegłosowaliśmy wszystkie uchwały przewidziane w dzisiejszym porządku obrad. Przechodzimy dzisiaj teraz do spraw różnych. W sprawach różnych chciałbym tylko Państwu powiedzieć, że leży na nas obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do końca tego miesiąca, więc jeśli ktoś jeszcze nie złożył, to jeszcze jest trochę czasu, żeby to złożyć, dlatego namawiam gorąco, żeby to zrobić jak najszybciej. Czy ktoś miałby jeszcze coś w sprawach różnych? Proszę, pan Piotr Stapaj, proszę uprzejmie. Raz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, korzystając z okazji, że jest to nasza ostatnia wspólna sesja, przede wszystkim dla zarządu, dla radnych chciałbym bardzo podziękować w imieniu społeczności ukraińskiej za wsparcie, którego doznaliśmy, doświadczyliśmy niejednokrotnie. Państwo nawet wyprzedzając niektóre rzeczy podejmowali decyzje, które pomagały nam w tych trudnych chwilach. No i oczywiście za to bardzo dziękujemy w imieniu właśnie całej społeczności ukraińskiej. No i myślę, że to wsparcie będzie ciągle trwało i będzie wspierać dzielny naród ukraiński, bo myślę, że w Bartoszycach, w całym regionie ma wielu przyjaciół. Bardzo dziękuję Wysokiej Radzie za tą pomoc w tych trudnych czasach. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że warto pomagać i trzeba pomagać, bo Ukraińcy walczą nie tylko za siebie, ale również za, myślę, że za całą Europę, a może nawet za cały świat. Także dziękuję bardzo. Jeszcze pan Mirosław Olejnik, proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo Radni, pracownicy, dyrektorzy jednostek podległych i niepodległych, Szanowni Państwo. Ja chciałbym, ponieważ mamy dzisiaj ostatnią sesję, chciałbym w imieniu swoim, ale również naszego klubu Koalicji Obywatelskiej podziękować wszystkim Państwu za współpracę. W ciągu tych 5 lat układała się ona różnie, jak wiecie Państwo, i ci, którzy oglądali sesję, też to widzieli, no ale jakoś wszyscy przeżyliśmy i dotrwaliśmy do tego dzisiejszego dnia i jest wszystko okej. Chciałbym bardzo podziękować szczególnie dla moich kolegów z klubu, którzy bardzo angażowali się w pracę Rady. Bardzo często dyskutowaliśmy, wypracowywaliśmy swoje stanowiska. Było to bardzo, bardzo, bardzo takie konstruktywne i dobre. Chciałbym też przy tej okazji może powinienem w tym następnym punkcie, ale skoro już zabrałem głos, chciałbym pogratulować wszystkim, którzy zdobyli po raz kolejny mandat. Cieszę się, że właśnie nasze ugrupowanie, czyli Koalicja Obywatelska, zdobyło najlepsze poparcie w powiecie. To znaczy, że społeczeństwo potrzebuje jakiejś zmiany. Myślę, że ta zmiana będzie już niedługo. Chciałbym też zapewnić, że na pewno tego zaufania nie zmarnujemy. Szanowni Państwo, cieszę się bardzo właśnie z tych wszystkich naszych wyników. Oprócz tego, że tą radość zakłóca mi
śmierć mojego przyjaciela, myślę, że wielu przyjacieli, wielu z Państwa, Mirona Sycza, którego zabrakło. Jest nam bardzo przykro, nawet w tej chwili trudno mi się na ten temat wypowiadać. Dlatego proponuję uczcić minutą ciszy śmierć pana Mirona. Było już? Przepraszam, to ja byłem na zewnątrz, kawę robiłem. Chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim i przeprosić za ewentualne moje zbyt ostre jakieś sformułowania. Wydaje mi się, że demokracja ma to do siebie, że takie nawet sytuacje wybacza. Życzę wszystkim miłego dnia. Wszystkiego dobrego życzę Państwu. Dziękuję bardzo. Ja widzę, że pan radny przeszedł jakby płynnie do następnego punktu, czyli tym razem jest to uroczyste zakończenie 6. kadencji Rady Powiatu Bartoszewskiego. I państwo pozwólcie, że na początek ja wystąpię jako przewodniczący rady, ale przejdę do mównicy, bo to jest takie moje ostatnie wystąpienie. Słychać? Jest jeden, dwa, trzy. Dobrze. Z mównicy to tak poważniej trochę. Szanowni Państwo, 6. kadencja Rady Powiatu Bartoszewskiego obradowała na 91 sesjach. W tym 40 sesji zostało zwołanych na wniosek Zarządu Powiatu, czyli w trybie artykułu 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Sesje były trudne, kadencja była trudna. Musicie Państwo pamiętać o tym. Pamiętacie oczywiście, że był to czas epidemii, pandemii, że 24 sesje odbyły się w trybie zdalnym. To było coś zupełnie nowego. Uchwaliliśmy 441 uchwał, bardzo dużo. Była to najdłuższa kadencja w historii samorządów. To było 5,5 roku. Frekwencja na sesjach średnia to 87%. To jest całkiem dobry wynik. Chciałbym tutaj powiedzieć, że dwóch radnych, to znaczy pan starosta Jan Zbigniew Nadolny i ja, czyli Lech Darski, mają frekwencję 100%, czyli byliśmy na wszystkich sesjach, na wszystkich dosłownie. Ja myślę, że koniec sesji, koniec kadencji to czas na podziękowania. I pozwólcie Państwo, że ja podziękuję na początku panu wicestaroście i zarządowi, szczególnie Zbyszkowi Nadolnemu, z którym przegadaliśmy dziesiątki godzin. Współpracowaliśmy naprawdę świetnie. Także Zbyszku, bardzo Ci dziękuję za współpracę. Dziękuję Marcinowi, czyli panu wicestaroście. Dziękuję całemu zarządowi. Dziękuję również wszystkim radnym, którzy w tej kadencji pracowali tu w samorządzie. Naprawdę pracowało nam się dobrze, tak mi się wydaje. Oczywiście były różnice zdań, o czym już tutaj pan radny Mirosław wspomniał, ale jakoś potrafiliśmy zawsze dojść do konsensusu i podejmować, myślę, że słuszne decyzje. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego. Pani sekretarz Oli Siemaszko, bardzo dziękuję. Nie ma dzisiaj chyba byłej pani skarbnik, pani Teresie Śliwczyńskiej i obecnemu skarbnikowi, panu Arkadiuszowi Gnesowi. Bardzo dziękuję wszystkim naczelnikom, wszystkim inspektorom, pracownikom biurowym, sekretarkom, pracownikom technicznym, nawet paniom, które tutaj dbają o to, żeby było czysto, żeby kierowcom naszym. Szczególne podziękowanie dla pani Uli Puski. Ula
dziękuję ci bardzo. Praca z tobą to była wielka przyjemność. Dziękuję. Twoja fachowość, życzliwość, uśmiech. Do biura rady przychodziło się zawsze z przyjemnością. Dziękuję bardzo. Dziękuję pracownikom kancelarii prawnej, to jest Parzek i partnerzy, pan Robert Parzek i partnerzy, a szczególnie panią mecenas Annie Kotlik i Iwonie Samul. Także dziękuję bardzo. Wasza praca też jest tutaj nieoceniona. W starostwie powiatowym są jednostki budżetowe i ja już nie będę może wymieniał po imieniu i po nazwisku, ale powiem tak, że bardzo dziękuję szefostwu Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach, Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach, w Bisztynku, w Szczurkowie, w Kamińsku. Mamy 4 domy pomocy społecznej. Dziękuję wszystkim paniom, które szefują tym domom pomocy społecznej. Dziękuję Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Nasz Drugi Dom w Tolko. Placówka opiekuńczo-wychowawcza numer 1, numer 2, numer 3 imienia Janusza Korczaka. Dziękuję panią dyrektorką za współpracę, za pracę. Bardzo dziękuję Powiatowemu Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach. Też bardzo miła współpraca. Szkołom. Zacznę od Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Kawalerów Martańskich. Dziękuję pani dyrektor. Dziękuję Liceum Ogólnokształcącej imienia Stefana Zaramskiego. Też pani dyrektor dziękuję bardzo. Zespół Szkół Podstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. Dziękuję panu dyrektorowi. Dziękuję Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej, popularnej Elisce. Pani dyrektor dziękuję bardzo. Dziękuję Zespołowi Szkół w Górowie i Ławieckich. Również pani dyrektor dziękuję za współpracę. Młodzieżowy Dom Kultury. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Dalej Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie. Pan Karol Łomecki też jest. Dziękuję Karol. I Szpital Powiatowy imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Tutaj kilka słów o szpitalu, bo szpitalowi się należą szczególne podziękowania z racji tej chociażby, że przez tą kadencję byłem sekretarzem Rady Społecznej przy szpitalu, a szpital chyba najbardziej, najsilniej zmagał się z koronawirusem, z pandemią i wyszedł zwycięsko z tej batalii. Tutaj dziękuję przede wszystkim panu Sławomirowi Wójcikowi, dyrektorowi szpitala, pani Mirosławie Kamińskiej, pani Małgorzacie Jadczak, panu Jarosławowi Kuperowi i pani Jadwidze Grażynie Tarasewicz za to, że dali radę wyjść. Szpital pracował cały czas, ani jeden oddział nie został zamknięty. Wszystko funkcjonowało. Jak wiecie państwo, jednostki, niektóre służby, inspekcje, straże funkcjonują pod, w cudzysłowie, zwierzchnictwem starosty. I też dziękuję bardzo Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. Dziękuję bardzo za współpracę. Dziękuję Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach. Dziękuję bardzo. Dziękuję Policji, która również współpracuje ze starostwem. Dziękuję Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Bardzo dziękuję też panu Sebastianowi Bogdanowi, bo to jest nasz tutaj specjalista od zarządzania kryzysowego, a w czasie tego kryzysu, a były to duże kryzysy, miał naprawdę dużo pracy. Także bardzo też panu dziękuję za współpracę. Rada Powiatu współpracowała również z 20. Bartoszycką Brygadą Zmechanizowaną i dziękuję również dowództwu tej jednostki, żołnierzom. Dziękuję wszystkim samorządowcom, którzy pracują w naszym powiecie, wszystkim burmistrzom, wójtom, radom gmin. Z nimi współpraca też bardzo się dobrze układała.
Dziękuję też telewizji Barcat i jej pracownikom. Telewizja Barcat jak zawsze jest obecna na naszej sesji tworzy te transmisje, które Państwo możecie oglądać. I jeszcze tak już kończąc powoli, popatrzę trochę do góry, w niebo. I dziękuję, bo pewnie nas słyszy, nieodżałowanemu wicestaroście Władkowi Bogdanowiczowi, z którym naprawdę się zaprzyjaźniłem. Dziękuję Andrzejowi Rymko, który był naprawdę duszą starostwa. W czasie tej kadencji odszedł też od nas pan Adam Malinowski z Barcatu, który zawsze był na naszych sesjach i był traktowany jak jeden z nas. Także też gdzieś tam na górze Adam nas pewnie słyszy. Tym bardziej Adamowi dziękuję, bo to był mój dobry kolega. Przepraszam za wszelkie niedociągnięcia, niedoskonałości mojej pracy. Człowiek nie jest istotą doskonałą i czasami popełnia się błędy. Jeśli jakieś błędy popełniłem, to nie wynikały one ze złośliwości czy ze złej woli, tylko ze zwykłej niedoskonałości, jaką każdy z nas w sobie ma. Jeśli komuś zaszkodziłem, jeśli komuś powiedziałem coś nieświadomie, coś złośliwie, może niechcący, to przepraszam. To przepraszam i również wybaczam wszystkim, którzy w stosunku do mnie byli może niegrzeczni. To znaczy akurat Rada to nie, ale wybaczam również wszystkim hejterom, bo z hejtem też się spotkałem na forum, gdzie nawet bardzo nieładnie mnie wyzywano, tylko dlatego, że mnie ktoś nie lubi. Ale wybaczam, wybaczam szczerze, wiem kto to jest, ale nie powiem. I jeszcze na zakończenie chciałbym pogratulować wyboru wszystkim nowym radnym. Życzyć im owocnej pracy na rzecz powiatu. Ich praca polega, głównym celem ich pracy jest to, żeby powiat był lepszy, żeby ludziom w powiecie żyło się lepiej. I takiej pracy wam życzę, koleżanki, koledzy, radni, którzy zostali wybrani na nową kadencję. Szczególnie powodzenia życzę mojemu następcy, który tutaj już niedługo zasiądzie na tym fotelu. Życzę mu, żeby był lepszy ode mnie. Życzę, żeby dobrze prowadził obrady Rady i życzę wszystkim powodzenia. Ja myślę, że od czasu do czasu będę gościem starostwa jeszcze, już jako samorządowy emeryt, bo to już też najwyższy czas, żeby troszeczkę odpocząć od samorządu. Nie wiem, czy mi się uda, ale na pewno będę was odwiedzał. Dziękuję bardzo jeszcze raz wszystkim i życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia. Szanowni Państwo, nie wiem, czy pan starosta chciałby zabrać teraz głos? Jeśli tak, to bardzo proszę. A ten działa? Raz. Raz, nie działa. Szanowni Państwo, rzadko zdarza mi się, żeby mieć, że tak powiem, trudności i nie powtarzać tego, co mówi mój przedmówca. Tutaj Leszku, ja bardzo ci dziękuję za to wystąpienie, bo podjąłeś się roli, że tak powiem, doprecyzowania naszej działalności, naszej Rady przez tę najdłuższą kadencję, kadencję trwającą ponad, no, prawie 5,5 roku. I w związku z tym ja bezwzględnie przyłączam się do tych wszystkich życzeń, do tych wszystkich podziękowań, które tutaj przedstawiłeś. Chciałbym jeszcze tylko troszkę powiedzieć jednak o tych naszych jakby osiągnięciach. My tutaj mamy, jeśli mogę poprosić panie, które tam gdzieś operują tym sprzętem, o tę naszą właśnie taką prezentację. To będzie, szanowni państwo, leciało w tle. Chciałbym, żebyście się tam po prostu temu przyjrzeli. Tam są różne liczby, które mówią wiele o tym, co zrobiliśmy w powiecie.
bo no można się tym chwalić, ale ja zawsze uważam, że ta nasza działalność zarządu, Rady Powiatu, moja osobiście, no polega na tym, że takie mamy zadanie wyznaczone przez państwa i... Ale to będzie działało? To już działało, już teraz nie. No to słabo, to ja to wezmę. I tutaj te wszystkie zadania, które, że tak powiem, Rada sobie wyznaczyła, tak naprawdę wykonaliśmy. No brakuje nam troszkę, zabrakło troszkę czasu na dokończenie takiego porządku wewnątrz tych naszych tutaj nieruchomości dotyczących starostwa, bo państwo wiecie, że był taki zamiar, żeby wybudować windę do tego budynku, żeby wybudować parking wewnątrz budynku, no i ten taki łącznik, który połączyłby właśnie tamten budynek Lotaroweckiego z Lipową 1. Myślę, że to może i dobrze, bo jest nowa rada, nowy zarząd będzie, więc te zadania myślę, że państwo podejmiecie, a chcę powiedzieć, że ze starej rady zostało nas 9 osób. 8 osób będzie nowych, więc to jest całkiem dobry wynik, przyzwoity. Myślę, że będziemy mogli koleżankom, naszym kolegom, którzy po raz pierwszy będą zasiadać w ławach tutaj powiatowych, radnych powiatowych, no po prostu wspólnie się porozumieć i dokończyć to, co jest możliwe do zrobienia. Mam też taką nadzieję, po spotkaniach z panem wojewodą i panami wiceministrami już obecnego rządu, że środki przeznaczone na dla samorządów nie zostaną zmniejszone, że wręcz przeciwnie, mają być w większych ilościach. Więc szanowni państwo, bądźmy pełni nadziei, że po prostu ciąg dalszy nastąpi i będziemy tutaj naprawdę mieli piękny obiekt, którym będziemy mogli się chwalić przez wiele, wiele lat jako powiat. I za to wszystko, za te dokonania, które tutaj państwo widzicie, szczególnie w tym budynku, bardzo serdecznie też chciałbym podziękować szczególnie Wydziałowi tutaj Obsługi Mienia Powiatu, tam z panem Krzysztofem Dyrwalem na czele, bo rzeczywiście to na jego głowie spoczywało no, ten remont tak naprawdę i jeszcze kilka pomysłów, które zostały tutaj wdrożone. Myślę, że na dzisiaj mamy rzeczywiście piękną salę, której nam wszyscy zazdroszczą, no ale będziemy ją, myślę, w przyszłości tutaj upiększać i w ogóle starać się, żeby merytorycznie nie odbiegać od tego poziomu, jaki zaprezentowała nasza Rada dotychczasowa. To bardzo serdecznie dziękuję, szanowni państwo radni, naprawdę bardzo serdecznie, pomimo tego, co tutaj mówił Mirek, że tam różne spory były i tak dalej. No tak, no bo tak to musi być, no bo gdybyśmy sobie tak z dzióbków spijali, no to czasami ten nasz kierunek niekoniecznie byłby właściwym kierunkiem. Więc dziękuję za te wszystkie właśnie pomocne krytyki, no bo to pozwala nam, czy pozwalało nam do tej pory, prawda, działać naprawdę w sposób taki czytelny dla nas wszystkich, transparentny i nie mamy się, że tak powiem, czego wstydzić. Chcę też powiedzieć i podziękować załodze tutaj naszego starostwa powiatowego za wdrożenie, szanowni państwo, tego elektronicznego zarządzania dokumentami. No jest to taka konieczność, którą musieliśmy zrealizować. I my jako jeden z pierwszych powiatów i samorządów generalnie, no w zasadzie mamy tę kwestię już prawie zamkniętą. Oczywiście czasowo to jeszcze nie do końca jest zamknięte, bo tam jeszcze ta forma papierowa będzie przez jakiś czas funkcjonowała, ale jesteśmy na to przygotowani. Nasza kadra rzeczywiście, szczególnie ta młoda, wykazała się tutaj naprawdę umiejętnościami wielkimi. No, gdyby nie pani oczywiście, która to wszystko nadzorowała, czyli nasza pani dyrektor generalna, no to może by to było trwało dłużej, ale w związku z tym, że ma taki charakter, a nie inny, no to sprawy poszły bardzo szybko do przodu i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i bardzo serdecznie wszystkim, którzy w tym wzięli udział, bardzo za to dziękuję. No nie będę tu już powtarzał naszego przewodniczącego, bo chciałbym wszystkim jednostkom oczywiście podziękować za współpracę. Myślę, że i z mundurowymi nam się dobrze współpracowało, w związku z czym, ponieważ ja jeszcze pozostanę tutaj jako radny, to myślę, że będę miał możliwość tutaj z państwem się spotykać, dyskutować, czy ewentualnie wskazywać kierunki, w których moglibyśmy ewentualnie jako powiat podążać. No najważniejsze będzie pozyskiwanie środków i na to trzeba będzie się mocno nastawić, bo bez pieniędzy powiat niewiele będzie mógł zrobić. Bo jako jeden z nielicznych, a właściwie powiat, samorząd powiatowy nie ma dochodów własnych. No i to jest ten cały problem dla naszego samorządu. Dostajemy właściwie ułożony budżet, no i
tylko już nasze tutaj pewne umiejętności ekwilibrystyczne, ekonomiczne, że tak powiem, finansowo-prawno i prawne pozwalają nam na to, że wygospodarowujemy troszkę tych środków i pozwalamy sobie na konkurowanie z gminami, na przykład w remontach i modernizacjach dróg, co jest dla nas rzeczą podstawową, bo drogi to rzeczywiście muszą być naszym oczkiem w głowie, bo no, powiat dobrze, że tak powiem, jakby skomunikowany, no też stanie się powiatem, myślę, takim przychylnym dla, być może dla jakichś inwestorów, bo to jest dla nas niezwykła rzecz, konieczna wręcz na to, żeby ten nasz powiat, nasze gminy rzeczywiście mogły się rozwijać. Także, szanowni państwo, bardzo, bardzo wszystkim serdecznie tutaj dziękuję, których no, nie wymieniłem, bo pan przewodniczący to zrobił. I chciałem w związku z tym poprosić tutaj do nas po kolei naszych szanownych radnych, bo przygotowaliśmy takie skromne pamiątki, ale myślę, że będą one rzeczywiście miłym takim dodatkiem do kończącej się kadencji. Nie z tych dużych będziemy brali, to na końcu. O te. A to Leszkowi podaję. I szanowni państwo, chciałbym poprosić tutaj, tak żebyśmy no, pojedynczo też się pokazali, żeby nas Barcat mógł tutaj sfilmować i pokazać, kto tutaj u nas w tej Radzie był i za co otrzymuje się takie fajne podziękowania. Więc panie Bartłomieju, proszę tutaj Bartka Hilmanowicza. I ja przeczytam treść tych podziękowań, bo to są podziękowania z okazji zakończenia szóstej kadencji, czyli 2018-2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego. I składamy tutaj serdeczne podziękowania za zaangażowanie w działalność na rzecz powiatu i jego mieszkańców. No i tutaj w podpisie jest pan wicestarosta Marcin Matej-Junas, no i ja jako jeszcze starosta. Szanowni państwo, panie Bartku, bardzo panu serdecznie dziękujemy, bo pan to w ogóle jeszcze zasłużył na wiele więcej, ale to już przy następnej okazji. Także dziękujemy bardzo. Jeśli można tutaj gdzieś, żebyśmy mieli jakieś takie pamiątkowe zdjęcia, to bardzo, bardzo proszę państwa. Ktoś tam robi? Czy będziemy musieli Barcat prosić? Tak? Nie. Dobrze. Chodź bardzo. To potem może wyjdziemy wszyscy. Podziękowanie panu Mirosławowi Olejnikowi. Pan Mirosław Olejnik, bardzo proszę, też bardzo serdecznie dziękujemy. Tu jest, szanowni państwo, to jest podziękowanie, ale w środku jest jeszcze zdjęcie, które kiedyś tam na poprzedniej sesji sobie zrobiliśmy i pan Mirek też jest, chociaż pana nie było. Właśnie widzę, że... Jestem. Widzę, bo nie mam nóg. No, nie są nogi, tylko podwójne. Także bardzo serdecznie dziękujemy, ale to zrobimy dzisiaj, myślę, że na koniec zrobimy sobie, ponieważ jesteśmy wszyscy, to zrobimy to. Pani Basiu, Basia, Barbara Kamińska, prosimy bardzo. My tak przepraszamy, bo to kolejność jest taka dowolna, więc chodzi o to, żeby wszyscy to otrzymali. Bardzo serdecznie dziękujemy, gratuluję i tej współpracy razem. I to na pamiątkę, słuchajcie, a na pamiątkę to są fotografie naszego tego nowego budynku, nowego starego. Pan Wiesław Kurach. Nie. Panie Wiesiu, chciałem też panu bardzo serdecznie podziękować, życzyć powodzenia, bo pan to jeszcze pani startuje mocno, więc niech te życzenia, to co pan tam sobie życzy, się spełniają. Gratuluję ci. Proszę bardzo. I tu masz obrazek jeszcze. Gdyby coś nie wyszło, to proszę nie płakać. Nie no, przyjmuję to, co będzie. Tak jest. O, to jest męska postawa. Bardzo fajnie. Szanowni państwo, pani Jadwiga Boruszewska. Bardzo prosimy. Pani Jadwigo, to na pamiątkę z podziękowaniami i to też gdzieś. Słuchajcie, tylko zawieście gdzieś tam w domu. To jest bardzo lekkie, na cienkim gwoździku może wisieć i byśmy, żeby tam przynajmniej przez pierwsze dwa lata powspominać. Poproszę Ireneusza Rogowskiego.
Ireneusz Rogowski był w ostatnim okresie czasu naszym członkiem zarządu i bardzo serdecznie tutaj dziękuję Irku za współpracę, bo była owocna. Jurku, poproszę ciebie, Jerzy Szarejko, też członek zarządu. Też człowiek, który bardzo wiele zrobił dla swojego środowiska w Górowie Ławeckim. No, ja ci bardzo serdecznie gratuluję tego wyniku obecnego. Stało się, jak się stało, no nie wszyscy mogliśmy zostać wybrani, ale kolejna kadencja jeszcze przed nami. Myślę, że wystarczy. Nie, Jurek, poczekaj, zobaczysz, że nie. Pan Krzysztof Łuszczyk. Bardzo serdecznie, panie przewodniczący, pana prosimy i bardzo serdecznie panu dziękujemy za dotychczasową pracę i w Radzie, i w prezydium naszej Rady Powiatu. I to na pamiątkę. Mirosław Figat, również członek zarządu powiatu. Mirku, chcę powiedzieć, bo ty byłeś takim człowiekiem, który z niezwykłą precyzją potrafił się wyrażać i wskazywać takie momenty, które musieliśmy poprawiać i które potem nam wychodziły na dobre. Także za to dziękuję i życzę, żebyś jeszcze tutaj z nami długo, długo był, bo jesteś nowym też radnym. Dziękuję bardzo. Pan Ryszard Zduniuk, który też, jak panie Lew, zawsze walczył o ten swój bisztynek i za to no, należał mu się też i podziękowania, bo też kilka kadencji w sumie w samorządzie się przypracowało, prawda? Pięć kadencji. No właśnie, to jest rzeczywiście sporo tego czasu. Dziękuję, panie Ryszardzie. Pan Piotr Stapaj. Piotrze, podziękowania dla ciebie za działalność na taką wielostronną, również za jakby ukierunkowywanie nas w niesieniu tej pomocy, bo serca mamy i mieliśmy i będziemy mieli zawsze otwarte, ale ty nas tak troszkę prowadziłeś i za to też ci bardzo serdecznie dziękujemy. Piotr, dziękuję. I nie wyrzucaj tego tylko. Szanowni Państwo, ja poproszę pana Roberta. No słuchajcie, to tak, może nie był członkiem zarządu, ale to taka persona w naszej Radzie, że prawie omnibus formalno-prawny. Robercie, bardzo ci serdecznie dziękujemy i za twoją pracę i za te różne uwagi i wskazówki, które udzielałeś, bo też nam się one niestety albo na szczęście przydały. Także dziękuję bardzo. A ta komisja skarg, wniosków i petycji to naprawdę jest trudna sprawa, a pan Robert Pająk sobie doskonale z nią radził. Marcin Przybysz, jeden z naszych najwyższych tutaj przedstawicieli w Radzie Powiatu, tak? Nie wiem, czy najwyższy. Kto wyższy jest? Krzysio, ty nie? A Marcin chyba, tak? Ja to najmniejszy. Marcinie, to dziękuję ci bardzo. Słuchajcie, ja może gdybym był Marcinem, bo się urodziłem 11 na Marcina, to może też bym taki wyrósł, bo zobaczcie, jeden Marcin Wielki, drugi Marcin Wielki, ale bardzo serdecznie Marcinie dziękujemy ci za, no będziesz dalej pracował, to się cieszymy z tego powodu. Szanowni Państwo, pan Grzegorz Mucha, no a ten to z kolei do tego swojego Sępopola to tutaj nam nie odpuszczał. No i myślę, że warto właśnie za te wszystkie takie starania podziękować, bo tak jak zrobiliśmy sobie takie pewne resume, co dla Sępopola zostało zrobione, tam się okazuje, że tam jednak ze wszystkich gmin najwięcej zostało zrobione w Sępopolu. I to też jest, Grzesiu, twoja zasługa i bardzo serdecznie ci dziękujemy i gratulujemy tego wyniku. Kto to jest? To ty nie będziesz wręczony. Dobrze. Szanowni Państwo, przyszedł czas na podziękowanie dla pana przewodniczącego Lecha Darskiego. Więc bardzo serdecznie, Leszku, ci tutaj dziękujemy. To też masz wszystko na
pamiątkę. Nie będę już się tutaj, że tak powiem, rozwodził za długo nad twoimi osiągnięciami i pracą, ale za tę owocną współpracę bardzo serdecznie dziękuję. Ja tu mam dla ciebie taką małą niespodziankę. Szanowni Państwo, ja Państwu to pokażę. Przytrzymaj. Ponieważ Państwo wiecie, że pan Lech Darski to jest zapalony kolekcjoner minerałów. Ja pozwoliłem sobie nabyć gdzieś z półtora roku temu już, bo trafiłem na taki egzemplarz, taki piękny atlas, czy jakby tego nie nazwał, naturalne kamienie szlachetne i ozdobne profesorów Żaby i męża i żony. Prawdopodobnie ci profesorowie są tobie znani bardzo. Ileszko, tu jest dedykacja i myślę, że to będziesz miał na nieprzespane noce. Tam warto poczytać, bo ja sam się tym zaciekawiłem. Jeśli można to powiem, dziękuję ci, Zbyszku, zrobiłeś tym wielką radość, tym bardziej, że pan profesor Jerzy Żaba z Uniwersytetu Śląskiego jest to mój serdeczny znajomy, kolega bym powiedział nawet, z którym się znamy bardzo dobrze od wielu lat, także zadzwonię do pana profesora i powiem, że dostałem jego książkę. Także dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim jeszcze raz, wszystkiego dobrego. Teraz poproszę do nas pana Marcina Matejunasa, członka zarządu w ostatnim czasie pełniącego z woli Rady funkcję pana wicestarosty. I tu, Marcinie, chciałbym ci bardzo serdecznie podziękować, że podjąłeś się na taki krótki okres czasu tej funkcji i że wniosłeś sporo, że tak powiem, ożywienia w te nasze działania. Wiedza twoja już jest duża, samorządowa naprawdę, i to ci tego gratuluję i chciałbym ci życzyć, żebyś wykorzystał to w przyszłości jak najlepiej właśnie dla samorządu, dla mieszkańców, nie wiem, czy gminy Bisztynek, czy całego powiatu bartoszyckiego, zdecydujesz sam. Dziękuję. Także wszystkiego najlepszego. Proszę bardzo. Ja tak tylko króciutko chciałem dwa słowa powiedzieć właśnie panu staroście. Chciałem bardzo podziękować. Szanowni Państwo, pan starosta to jest niezwykle skromny człowiek i bardzo, bardzo dobry szef, a przede wszystkim bardzo, bardzo dobry człowiek. I miałem przyjemność z nim pracować i powiem tak, że to jest naprawdę gruba ryba, którą trzeba szanować, którą trzeba, że tak powiem, brać na poważnie, bo tutaj nie ma, że tak powiem, nic na tak, że tak powiem. Także panie starosto, dziękuję bardzo. Jeszcze bardzo serdecznie pani sekretarz chciałem podziękować. Pani sekretarz jest niezwykle dobrym fachowcem w tym, co robi. Jeżeli chodzi o wybory samorządowe, nasza komisja powiatowa po prostu w sposób, no wspaniały sposób rozliczyła się ze swoich zadań. Nasza komisja powiatowa była jako pierwsza. Pierwsi zawieźliśmy protokoły bez jakichkolwiek uchybień. Także całej komisji bardzo serdecznie dziękuję. I wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za tę, choć krótką, ale naprawdę bardzo dobrą współpracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o ten przymiotnik gruby, to różnie go stosowano, ale żeby to do ryby, no to pierwszy raz. Także dziękuję bardzo. No, tak się zastanawiam, czy o mnie można powiedzieć gruba ryba. Obiecuję, że schudnę, także będę miał więcej czasu na ćwiczenia. Szanowni Państwo, Jan Zbigniew Nadolny, starosta. Trzymam tutaj dla niego podziękowanie. Zbyszku, bardzo ci dziękuję za całą współpracę, za wieloletnią współpracę, bo musicie Państwo wiedzieć, że ze Zbyszkiem znamy się od szkoły podstawowej. Razem chodziliśmy do podstawówki, razem chodziliśmy do liceum, razem zdawaliśmy maturę. Potem nasze drogi się rozeszły. Ja poszedłem na jedne studia, Zbyszek poszedł na inne, ale w samorządzie znowu się tak zetknęliśmy i pracujemy już wiele, wiele lat, że to już chyba najstarsi górale nie pamiętają, od kiedy my się znamy. Znaczy, dłużej się znamy, niż się nie znamy. Także Zbyszku, dziękuję ci też w imieniu swoim, w imieniu, myślę, że wszystkich samorządowców, a jesteś świetnym szefem. Wiem, że jesteś, bo wiem to od twoich pracowników. Także Zbyszku, gratuluję ci jeszcze raz. Proszę bardzo. Serdecznie.
Szanowni Państwo, no ja znowu się nie spodziewałem tutaj, zaczęło się od grubej ryby, panie, i tak dalej. To jest wszystko bardzo miłe, ale uwierzcie mi, bo ja jeszcze jestem z tego pokolenia, zresztą Leszek też, gdzie to, co robimy, to po prostu uważamy za swoje zadanie wynikające z funkcji czy ze stanowiska, które piastujemy. I tutaj dlatego tak może rzadko zatrudnialiśmy barcat do tych naszych osiągnięć i tak dalej, żeby tak to wszystko ładnie filmować na każdym kroku, bo to dzisiaj taka, to się powinno odbywać. To jest promocja również poszczególnych samorządów. Myślę, że to tak dalej będzie następowało. No ale już są młodsi. Są młodsi, którzy będą, myślę, w ten sposób właśnie pracować, byle tylko pozytywnie i skutecznie. Tego wszystkim Państwu życzę. Ja również chciałbym załodze starostwa i jednostek podległych, myślę, przekazać informację, żeby się nie bać. No, jest nowa ekipa, która będzie, myślę, tak jak tutaj pan Mirek Olejnik nam obiecał jako szef klubu, zarządzała w sposób, no myślę, taki, który pozwoli na to, że powiat dalej będzie funkcjonował no, na właściwym poziomie. No i tylko tyle, prawda, bo przecież to nie jest tak, że ktoś przyjdzie nowy i zaraz połowę załogi zwolni, zmieni i tak dalej, bo przecież ktoś naprawdę musi pracować, a my tutaj wszyscy jesteśmy naprawdę fachowcami. Ja tego, że tak szybko, no tak szybko to może nie, bo moi drodzy, ja tu już jestem 18 lat w starostwie. 18 lat, 30 lat jestem samorządowcem. Teraz to jest moja 8. kadencja. Dobrze, nic więcej już dalej nie powiem. Także życzę wszystkim, oby się spełniło to wszystko, o czym myślicie, czego będziecie sobie, to, co będziecie chcieli spełnić w ramach działalności przez następne 5 lat, bo tyle będzie wynosiła kadencja, chyba że znowu coś się wydarzy i to się przedłuży. Jeszcze bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, naprawdę bez wyjątku pracownikom i nade wszystko wszystkim tutaj Państwu radnym, bo no wiecie sami, no my tu stanowiliśmy organ, który doprowadził do tego, że powiat, no mimo wszystko tych różnych tam przedwyborczych krytyk, że nic tu się nie robi, że Rada śpi, tak, tam czasami były takie, to nie śpi, Rada nie spała nigdy i jak Państwo mogą sobie prześledzić w barczacie nasze transmisje, to niejednokrotnie było bardzo ostro, ale to wszystko spowodowało, że jesteśmy dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteśmy. Ja się bardzo cieszę, tu nie dopowiedziałem jeszcze o tym, jak osobistym wątku, że jest ten pomnik Józefa Piłsudskiego, który dla mnie i ta data 11 listopada jest bardzo ważna. No i cieszę się, że będę mógł tutaj właśnie w tym dniu przychodzić, złożyć kwiaty, zapalić znicz. Myślę, że spotkamy się w tym dniu z wieloma z Państwa. Tego bym sobie bardzo, bardzo życzył. Dziękuję bardzo raz jeszcze za wszystko. No i do zobaczenia w Nowej Radzie. No zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że tylko pozytywne rzeczy. Dziękuję. Z dyrektorami to zawsze tak. Tak. Zamontuję tego. Zamontować? No. Nie, to odwrotnie to przekręcimy. Albo proszę przodem i będzie elegancko. Przodem do szefa. Powiem jak zawsze mówiłam i mówiliśmy szefie. Szefie, szanowna Rado, panie wicestarosto, pani sekretarz, panie skarbniku. Z częścią żegnamy się pewnie dzisiaj i nie spotkamy już w naszej współpracy, a z częścią osób na pewno będziemy dalej współpracować. Minęło 5 lat, z czego połowa to okres pandemii, tak więc tej współpracy niestety nie było zbyt wiele i tych relacji nie udało się budować tak, jakbyśmy chcieli. Jednak za kilka rzeczy chcielibyśmy podziękować. Za zaufanie, którym obdarzyliście nas, dyrektorów, za autonomię, którą nam daliście, za samodzielność, która pozwalała nam kierować placówkami, za otwartość na realizację przez nas pomysłów, promowania placówek, grantów, projektów, wielu fantastycznych działań, na które daliście przyzwolenie. I dowodem tego są nasze dodatki. Za to bardzo dziękujemy. To było docenienie, o którym musimy tu dzisiaj powiedzieć, ponieważ to
Ja wiem, że wszyscy państwo włożyliście w to swoje serce i pracę, ale to dało dyrektorom też taką satysfakcję i myślenie o naszej pracy jako o tej dobrze wykonywanej, a przede wszystkim dobrze postrzeganej. Bardzo dziękujemy za każdy dzień tego trudnego czasu. My jesteśmy placówkami, które nie przynoszą korzyści, które nie dają zysków finansowych. My niestety jesteśmy placówkami, do których się dokłada. Trudno więc nas lubić, a jednak było dużo sympatii w naszej współpracy. Bardzo dziękujemy. Na pewno można by było powiedzieć wiele jeszcze, ale też bardzo byśmy chcieli, żeby nowa rada, nowy zarząd, który się ukonstytuuje, nowy starosta i wicestarosta, i bardzo głęboko jednocześnie wierzymy w to, że będzie to okres 5 lat wspaniałej współpracy i bardzo byśmy tego chcieli. Panie starosto, to od dzieciaków ze specjalnego ośrodka, które specjalnie to wypaliły i panie powiedziały, że to w starosty stylu. No tak. Tak. Nie wiem skąd wiedziały, ale... Nie wiem. Ale miały... Dziękuję bardzo. Dziękuję za to. Jasne. Ja mam nadzieję, że... Może ja odłożę na razie. Oczywiście. Tak, oczywiście. Czy mam trochę kamień? Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję państwu. Ania, chciałam się trzymać. Dzielnie, Edka, ty też. A ty bym dawno nie wysłała. Nie było chyba, tak? Wysłałaś? Aha, no to dobrze. Słuchajcie, to bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, ja naprawdę bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. I ja zabieram to i siadam tam, słuchajcie już, bo albo tu zostawię. Panie Przewodniczący, ja już oddaję Panu głos i proszę o kontynuowanie naszej dalszej sesji. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos może? Nie widzę, to w takim razie ja, dziękując wszystkim bardzo serdecznie za dzisiejszy dzień, za całą kadencję, za wszystko, co się tu wydarzyło, chciałbym powiedzieć, że to nie jest nasza ostatnia sesja, bo najprawdopodobniej jeszcze będzie krótka sesja w trybie 15.7, jak my w skrócie mówimy. Prawda? Czyli artykuł 15.7 w przyszłym tygodniu. Także musimy po prostu podjąć jeszcze jedną ważną i pilną decyzję. Ale dziękuję wszystkim bardzo, życzę zdrowia, wszystkiego dobrego i zamykam obrady 91. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.